razie nie ma to zasadniczego znaczenia dla samej istoty materializmu. Trocki miał kiepełę. U nas był Beregesolowicz. Zamknij się, żołnierz krowi Jadwigi. Zamknij ta się! Ale mydli. A co mnie do tego? Koledzy, po zakończeniu pogadanki, jeśli ktoś poprosi o wyjaśnienie albo będzie miał swoje pytania i problemy, odpowiem, ale teraz proszę nie przerywać. A więc, jak zaznaczyłem poprzednio, sam materializm dialektyczny jest w swojej istocie ateistyczny. Otóż może wam się nasunąć problem. Dlaczego materialistyczny i dialektyczny? Co to znaczy dialektyczny? Znaczy to, że wszystko powstaje ze sprzeczności, czyli walki klas. To znaczy, są dwie te sprzeczności i z tego powstaje teza. A, niby i tak i się. Każdy kij ma dwa końce. Nie kijem go to pałką, teza i proteza. Korzeń, zwracam wam uwagę jeszcze raz, że dyskusja odbędzie się po pogadance. Bez Boga, panie podchorąży, ani do proga. Zamknij się, ciulu. Wielki ten kolos, czerwony kolos, odgrodzony jest od nas murem. No co się tam naprawdę dzieje, trudno sobie wyobrazić. Jednak przenikają czasem różne informacje. Mówi się o różnych piatiletkach, czyli pięcioletnich planach, które zmieniły kraj z rolniczego w przemysłowy. Są to różne wielkie budowy, jak tamy na Donbasie, a także plany elektryfikacji na Syberii, Dnieprogres i inne. No może to wszystko prawda, a może propaganda. Faktem jest, że zbudowano tam wiele kanałów. Do znanych należy kanał Białomorski. Dla materialisty człowiek jest materiałem pozbawionym duszy. Trybikiem w maszynie. Materialista, czyli komunista, nie wierzy w istnienie ludzkiej duszy, no co pociąga za sobą konsekwencje obyczajowe. Życie w stadzie, miłość na wiarę, wspólne żony i zupa ze wspólnego kotła, a także wspólne mieszkania z kuchnią i ustępem. Jak widzicie, koledzy, znajdujemy się między młotem a kowadłem. Do tej pory mieliśmy jednego wroga, a od dziś mamy dwóch wrogów. Taka jest rzeczywistość. Skończyłem, dziękuję. Jeśli są pytania, to proszę zadawać pojedynczo. Dobrze mówił. Cicho, sfinks chce mówić. Cicho, świńskie cycki. Gadaj, sfinks. No co? Co, już więcej pytań nie ma? Jest jedno pytanie. Słucham, kto pyta? Jo. No, to pytajcie. A czy ten Markus to był Żydek czy katolik? Jaki Markus? Ten, co tę komunę wymyślił. O. Marx i Engels byli twórcami naukowego komunizmu. To Niemcy, adwokaci. Widziałem raz w gazecie. Ten Markus miał brodę jak starozakonny. O, niech mu ta będzie. Niemiec też nie lepszy. Najgorzej z adwokatami zacząć. Tu chodzi o teorię filozofii i socjologię, nie o brodę. Pewnie, święty Piotr też miał brodę. Zadowoleni jesteście? Ja jeszcze mam pytanie względem praktyki. No to pytajcie, tylko prędko. Kiedy prędko nie mogę, panie podchorąży. Słucham. Jak to jest w kołchozach ze wspólnymi babami? No w praktyce. No tego wam akurat powiedzieć nie mogę, bo nie wiem. Wszystko, co mówiłem, dotyczy wyłącznie zjawisk ogólnych. Zapewne i tam zdarzyć się może przypadek indywidualnej miłości. Ale należy w to wątpić. Na kapuście zgniłe liście, nie dam dupy, komuniście, komunista, wszystkim powi, jeszcze dupę u państwoi. Koniec pogadanki, w miejscu rozejść się. Ja jeszcze przed wojną znałem jednego komunistę, to był Świadek Jehowy na skład węgla. A zapamiętałem go dobrze, bo nam psa otruł. Co ty pieprzysz? Ja rozmawiałem ze Świadkami Jehowy, to sami poglądy. Wszyscy mówili, że komunista, bo do kościoła nie chodził. Nasz pies gonił jego kury i skurkrojat otruł psa. No nie był rasowy, bo niby wilk, tak uszy miał chłopciate skrzyżowane niby z wyżłem. A drugi komunista to mieszkał w oficynie. Pęsztaj, kamasznik, suchotnik był i miał kupę dzieci, może 10. A innych komunistów nie znałem, ale Pęsztaj był komunistą. Bo tajniaki go mieli na oku, a właściwie jeden tajniak.
chodził za nim w cywilu dla niepoznaki, ale go wszyscy znali, a nawet dzieci wiedziały, że Uleński jest tajniak. Taki syn. Musi być coś na rzeczy, bo przyszedł do mnie wczoraj ten Anglik, Johnny Foce. Johnny Piczka. Jeszkot. A nie, Anglik. Ej, kto on tam jest? Nic mi do tego. Przyszedł do mnie wczoraj i mówi, żeby mu wydać bekon. Niby cukier i chleb, bo on chce jechać do Anglii. Do Old England, powiada, jedzie. A kiedy, ja się pytam? A on mi na to, że dziś wieczorem. Zesrać się może ze śmichu. Niemcy go ze skóry obędą, jak tylko z lasu wyjdzie. Przecież ani słowa po polsku. Ale trzy słowa wymówi. Bekon, piczka, sugar. Niby sachar z Ruska po niemiecku. Przylazł do mnie kiedyś tę swoją angielską jajecznicę chce smażyć. Hamaneks, bo na hamaneks. Raz moskwarki za małe, raz za duże. Zesrać się można ze śmiechu. A teraz powiada, jedzie do England, bo tu w Polsce tylko las i jedno miasto, niby Częstochowa. Co to w takim reżimie łubie? Się wylęgnie. Jeszcze nam Niemców smurować. Do Anglii. Przez Gidle pojedzie. Niego Broda zaprowadzi. Najlepiej Marek zrobił. Nie czekał na Churchilla, tylko wziął skórę na zelówki, jedwab spadochronowy na koszule i skończył wojnę. A, głupka Warusia do wiatru wystawił. Dąbrowski mówił, że widział Burego i Marka w Częstochowie, na ulicy. Nie dumaj, nie dumaj. Carem i tak nie budziesz. Tak myślę. Wodze myślą za nas, my walcujemy. Masz trzy granaty, jedną fuzję. Co za amunicją, to wiesz, 30 sztuk na karabin. Z tego jeden magazynek pełny, a reszta... Wszystkiego dobrego na pół godziny wojny. A potem zostanie ci siekiera. Instruktor mówił, że będzie zrzut. Szykują latarki na światło, czekają na melodię. Ten jedwab ze spadochronów, dobry na koszule śliski. Wesz, nie ma się o co zaczepić. Ty, Kwiatek, jesteś kawaler, ty inaczej myślisz, ale... U mnie bab, człowieku. A co w polityce, Dąbrowski nic nie mówił? Dąbrowski mówił, że Churchill miał wielką mowę w Londynie.
Obywatelu komendancie, podporucznik Ułan melduje swoje przybycie. Witam. Co to ma znaczyć? Przepraszam, obywatela. Pana oficera. Przepraszam, panie poruczniku. Dwa urwała się czkarnia. Polić dobrze, możesz jeszcze jeden palić, korzeń. Ty to on ma do innych rzeczy, no nie, korzeń? Gdzie go trzymasz? W dupie. Korzeń, skoczcie na powiat. Weźcie dawana porucznika, pewnie głodny z drogi. Kiedy miski mimo? Dziękuję. Jadłem. Zostawcie nas sami. To mój osobisty ordynans, jak to drzewiej mówiono, z tej samej wioski. Razem żeśmy do szkoły chodzili, razem krowy paśli. A więc niby... A zresztą tu więcej z naszej wsi. Skończyliście robotę? Na dzisiaj. Jutro będziemy dzielić, a z końcem tygodnia zrobi się salceson i kiełbasy. A co Waluś robi? A co ma robić? Śpi i bździ. Pytacie, przecież nie czyta gazety. A szkoda. Czego szkoda? A tego. Widziałeś panienkę? Co z tym pięknym wojakiem przyszła? Widziałem, przecież oczy mam. A coś widział? A co miał widzieć? Dziewuchę widziałem. Dziewuchę? Ale jaką? Człowieku, bracie, to miód i mleko. Umyte wszystko. I tu, i tam. Pachnące jak w ogródku. Starzyście i głupiście, babę w chacie zostawił i worek dzieci. Posłuchaj, to ci na całe życie nauczy.